Wiecie, kim jest ten pan z lewej strony? Jeśli wiecie, to wiecie, ale jeśli nie wiecie, to trochę źle. Bo to jeden z naszych najlepszych, najmocarniejszych hetmanów. Ale jeszcze bardziej, najlepszy nasz kanclerz. Czyli Jan Zamoyski. Gdybym miał jednak postawić na to, czy młody Jan zostanie jedną z najważniejszych postaci w państwie i gdybym znał tylko jego rodzinę, to jeśli postawiłbym coś, to raczej coś taniego i niechętnie. A czemu? Jego rodzina nie należała do najbogatszych. Ale cóż z tego, Galdorze? Może co drugi był senatorem, a reszta wojewodami? Odpowiedź brzmi nie. Jedyny senator w rodzinie to ojciec Jana. Więc ani majątku, ani zbyt dużych wpływów za sobą młody nie miał Zamoyski. Ale logika podpowiada, że byle kto kanclerzem nie zostaje i musiało się stać coś, że doszedł do takich zaszczytów. Okazuje się, że jego kluczem do potęgi, mocy i wszechwładzy była filozofia, botanika, historia i matematyka. To jest stawianie wyżej nauki, wykładów nad baletami z królewiczem francuskim. Widzę, że nie wiecie, o co chodzi z tym królewiczem. Spieszę więc wam z wyjaśnieniem. Ojciec wysłał Jana za granicę, zgodnie ze zwyczajem, jaki ówcześnie panował w Rzeczpospolitej, oficjalnie, aby poznawał życie dworskie. Za granicą Jan zostaje nawet paziem późniejszego króla Francji, Franciszka II. Ale jak już tam był, to postanowił chodzić na wykłady naukowe na Sorbonę i na Akademię Królewską. Robił to z samego siebie, bo nikt mu nie kazał. I tak podczas gdy on słuchał wykładu z matematyki, powiedzmy o dodawaniu i odejmowaniu, to królewicz zabawiał się na imprezach zakrapianych alkoholem. Galdorze, no ale to nadal nie tłumaczy, jak nauka pomogła jego karierze. Okej. Będąc na uniwersytecie w Padwie, okazał się być tak dobry, że mianowano go rektorem uczelni. I powiem wam, że wtedy to nie był byle jaki urząd, którego raczej też nie nadawano byle komu, za byle co i byle kiedy. W Padwie jedynie biskup był ważniejszy. Więc Senat Republiki Weneckiej uznał, że taki gość światły jak Jan powinien powrócić do kraju z listem. I od razu mówię wam, że nie gończym, a polecającym go samemu królowi Rzeczpospolitej, Zygmuntowi Augustowi. Król oczywiście nie zrobił go dzięki temu od razu kanclerzem, ale dał pracę w samej kancelarii królewskiej. I zdradzę wam sekret. Raczej nie była to praca woźnego. Miał dostęp do dokumentów państwowych i wykonywał polecenia najważniejszych osób w państwie. Z czasem Zygmunt August uznał, że młodemu należy się nagroda. Nadał mu więc na własność wieś Witków i jakieś tam starostwo. I jeśli myślicie, że posiadanie wsi Witków jest punktem zwrotnym w karierze Zamoyskiego, to jesteście w błędzie. Punktem tym jest śmierć króla oraz pierwsza wolna elekcja. A wybór króla, jak się domyślacie, to była sprawa dość ważna i wymagała wielu ustaleń. Mogę się mylić, ale fakt faktem szlachta spotykała się i walnie rozmawiała, jak ma właściwie taka elekcja się odbyć. A Jan, jako że mówić ładnie i fonetycznie potrafił i znał do tego siłę demagogii, to porwał serca zwykłej szlachty. Po kątach podobno wielu płakało, jak przemawiał. Był tak dobry, że nawet magnaci zaczęli mieć po nocach na myśl o nim spazmy. Dlaczego? Między innymi zaproponował to, że jak ktoś na elekcję się nie pojawi, nie zjawi, temu reszta powinna cały majątek zniszczyć. Taki kozak był. Aby tego było jednak mało, pojawiła się wtedy koncepcja, taka nieśmiała, że królem powinien być nasz, król Piast. A i nie wspomniałem, kto kandydował. Sama śmietanka, mój ulubieniec, car moskiewski, pozdrawiam, Ernest, syn cesarza, nie muszę mówić skąd, oraz Stefan. Jan jednym swoim wnioskiem wyciął wszystkich kandydatów Piastów. Jak to zrobił? Sumnie się na usta. Zgłosił bardzo niewinny wniosek, że ci, którzy kandydują, mają opuścić obrady, bo ich obecność to właściwie może zaburzyć wolność wypowiedzi. Jak ktoś wie, jak burzliwe mogły być spotkania szlachty, ten musi wiedzieć, że padały podczas nich dziwne słowa. Powiedzmy, oskarżenia o gwałt nawet. Dlatego każdy, kto chciał kandydować, musiał się liczyć z tym, że go tam nieźle pojadą za tymi drzwiami, a on się bronić nie będzie mógł. Dlatego nikt poważny nie zdecydował się kandydować. I tak na tron zostaje wybrany Henryk Porażka Walezy.
Pojechali po niego Zamoyski i kilku innych posłów do Francji po nowego króla. A ten przeciw tolerancyjnego kraju, Henryk, dziwaczył, że go zmuszają do poszanowania wolności wyznania i innych praw. Jak mu powiedzieli, że albo przyjmie polskie warunki, albo nie będzie królem, to się łaskawie zgodził. A i jeszcze jedno. Słyszałem, że podobno ten nasz nowy król maczał swoje parzydełka w czystkach religijnych we Francji. Poczytajcie sobie o nocy świętego Bartłomieja. Zresztą był królem około roku, z czego w kraju był w 4 miesiące, bo go zmusili. A później wziął i nawiał. A jeśli nawiał, to znaczy, tak się domyślacie pewnie, konieczna jest następna elekcja. I tym razem Jan nie popełnił błędu wcześniejszego, bo poparł swoją, Annę Jagiellonkę. W efekcie został wybrany królem, Stefan Batory, pod warunkiem, że się ożeni z Anną. Propozycja wydawała się nad wyraz hojna. Ręka księżniczki plus królestwo. Więc mamy króla. Współpraca Zamoyskiego i Batorego to poezja. I rozkosz w gębie. Takich dwóch w naszej historii powinniśmy mieć więcej. Podobno mówiło się wtedy, że król na obrady nie powinien chadzać sam, bez Zamoyskiego, a Zamoyski nie powinien chadzać na wojnę, bez króla. I na razie pokazałem wam Zamoyskiego jako mistrza polityki, że potrafił zdobyć wpływy. Zapomniałem dodać, oczywiście zostaje kanclerzem. Ale czy on znał się na wojnie, to znaczy Zamoyski? Powiem tyle, szable i jej działanie poznał na pewno w polu, to znaczy w boju. I nie jest tak, że jedyny raz jak ją widział, to było w Padwie, przed zajęciami, bo mu kolega ją pokazał na rycinach. Pierwszy bój, jaki odbył, to była wojna z Gdańskiem. O co chodzi? Historia sprowadza się do czegoś takiego. Część chciała za króla Stefana, część chciała Maksymiliana II. Z czego ten drugi miał wadę, jedną, no ale dużą, był Niemcem. Czego większość szlachty nie akceptowała. Z kilkoma wyjątkami, takimi m.in. jak Gdańsk. I tu macie gdzieś opis bitwy pod Lubieszowem. Czyli bitwa w skrócie, gdzie nasi starli gdańszczan na wiór, a następnie z jakiegoś powodu ten wiór przerobili na miał. Po prostu nie było czego zbierać, o ile ktoś oczywiście nie prowadzi złomu. Ledwie się zawierucha z Gdańskiem skończyła, a tu Iwan, dla niektórych zwany Groźnym, zaatakował nas. Co mu odbiło, że tak nierozważny krok poczynił? Nie wiem, może obiad był zasłony, ale historycy mówią, że uważał, że u niego jest biednie, bo nie ma dostępu do morza Chłopina. I taki dostęp sobie chciał Chłopina wyrąbać mieczem, cepem, czy co tam miał ze sobą. Może wam kiedyś o tym opowiem, co tam się działo więcej, ale jedną rzecz wspomnę teraz. Jan został hetmanem wielkim koronnym. I jako hetman postanowił, bo kto mu zabroni, że będzie oblegał Psków. Wiecie, to ładna twierdza była. Jak ładna? Z 50 tysięcy żołnierzy jej broniło i byli ci obrońcy za murami, a mury te miały z tyle grubości, to znaczy z kilka metrów. Prawie wszyscy wrócili do kraju nasi z tej wyprawy. Król, hetmani litewscy, a Jan Zamoyski postanowił, że będzie tam siedział i będzie oblegał ten Psków. Nie wiem, jakby się to skończyło, bo obleganie takiego miejsca przy temperaturze 21 stopni i wilgotności 40% jest niełatwym, a wręcz niemożliwym zadaniem. To pomyślcie sobie, jak oblega się taką twierdzę przy siarczystym mrozie, skończącymi się zapasami, chorobami w obozie i to w październiku. Takie działanie wydaje się szalone. Szczęście to jednak drugie imię Zamoyskiego, bo Iwan Groźny podpisuje dla nas korzystny rozejm. Jan wraca do kraju. W kraju niestety zrobił jedną grubszą aferę polityczno-obyczajową, która prawdopodobnie spowodowała to, że nie miał szans na zostanie królem po śmierci Batorego. O co chodzi? Kiedy na jego terenie przebywał i podobno przez przypadek przebywał taki miglan Samuel Zborowski, Jan kazał go aresztować. Zresztą polecenie aresztowania dostał niezły heros, czyli Stanisław Żółkiewski. A następnie zgładził go Jan za zgodą króla zresztą. Jaka się wtedy zawierucha zerwała? To nie uwierzycie. Oczerniano Zamoyskiego, że jest zły i najgorszy i robi zakupy w Lidlu, bo na Aldika go nie stać. Niszczy wolności szlacheckie. Niestety umiera w międzyczasie król. Znowu elekcja, ataki na Zamoyskiego tylko się zwiększyły. Oponenci polityczni kanclerza, zborowscy, popełnili jednak błąd, bo ponownie poparli Niemca na króla Polski, tym razem Maksymiliana. Na ich nieszczęście zostaje wybrany królem Zygmunt III Waza, którego popierał z różnych względów Zamoyski.
zborowscy jednak uznali, że zwołanie własnego zgromadzenia, powiedzmy we trzech, i wybranie własnego króla, czyli Maksymiliana, to genialny pomysł w Dechy. I nie wiem, czy wspomniałem, ale Zamoyski jest jednocześnie kanclerzem, jak też hetmanem wielkim. Taki precedens. Zebrał więc swoją armię, pomruczał i ruszył do Krakowa w te pędy na wiadomość o tym, co zborowscy robią. I w dobrym momencie się pojawił, bo pod miasto nadeszły siły arcyksięcia Maksymiliana. Podobno do miasta wroga mieli wpuścić niemieccy mieszczanie. Z tego miejsca pozdrawiam. Na szczęście pod Krakowem siły wroga zostały skarcone, a pierwszym uciekającym był niejaki Andrzej Zborowski, czyli brat Samuela. Tu trzeba zauważyć, że arcyksiąże niedaleko za nim biegł. I kiedy Niemiec i zdrajcy znaleźli się już na terenie niemieckim, uznali, tak uznali, że tu już im nic nie grozi, a na pewno żadni imigranci bez paszportów. Nie znał jednak fantazji i pomysłowości naszego hetmana, bo ten pod Byczyną na terenie cesarstwa dopada Maksymiliana i przy okazji wbija jego siły w glebę. Zresztą jakość niemieckich sił była niewielka, o walce to te oddziały słyszały, ale chyba od znajomych. Arcyksiąże trafia do niewoli, nie była ona jakaś uciążliwa. Podobno arcyksiąże zaprzyjaźnił się z Zamoyskim i został nawet ojcem chrzestnym jednego z jego synów. Co do wojen Jana, to dodajcie sobie do tego walki z Tatarami, ze Szwedami, interwencje na Mołdawii. Ale równie ciekawie jak polityka i wojna, przedstawia się życie osobiste hetmana. Zasłynął z wielkich wesel, a miał ich kilka. Najwspanialsze było to chyba z bratanicą króla Batorego. Tydzień trwała impreza, czujecie? Gdzie jedzenia i miodu było w bród. A nawet na ulicach Krakowa przez cały ten czas, czyli przez tydzień, odbywały się korowody, rzucanie srebrnych monet tłumowi mieszczan i takie tam ekscesy. Ostatnia rzecz. Za największą zasługę poczytuje się Zamoyskiemu ufundowanie miasta. Tak założył miasto. I nie tak jak na Dzikim Zachodzie dwie chałupy drewniane na krzyż i jedna studnia, a miejsce, do którego z całej Europy ludzie zjeżdżali, aby móc tu zamieszkać. Sam Zamoyski ufundował skład i ratusz. Podobno ratusz istnieje do dzisiaj, tak słyszałem. No i założył coś jeszcze, czyli uniwersytet, znaczy Akademię Zamojską. Projekt ambitny, który stawiał na kulturę polską. Sam Zamoyski dobierał kadrę profesorską, obserwował najzdolniejszych studentów i na tym chyba skończę. Albo jeszcze jedno, raczej nie lubił się z Zygmuntem Wazą. Na czym ucierpiała moim zdaniem Rzeczpospolita, ale to może moje zdanie. Jan Zamoyski, czyli realizacja planu od zwykłego szlachcica, jak ich wielu, do potężnego magnata. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!